zdarzenia w życiu najbardziej Cię ukształtowały? Myślę, że pożar domu, który budowaliśmy razem z moim tatą, ponieważ mój tata zawsze miał marzenie. Ile tutaj dokładnie jest metrów? 21. No to my mieliśmy jakieś niecałe 40 metrów i mieszkaliśmy w piątkę. Więc marzenie mojego taty było wybudować dom. Aha. Pojechał do Niemiec, wyjeżdżał, zarobił pieniądze i postanowiliśmy, że sami go wybudujemy, bez żadnej ekipy. My zamiast jechać na wakacje, to pracowaliśmy przy budowie i dom stał już w stanie surowym. Pojechaliśmy na imprezę, no i niestety podczas upału gdzieś tam jakiś pet czy coś spowodował, że ten dom zaczął płonąć. No i niestety ten widok, nigdy go w życiu nie zapomnę, płonącego domu. Tam już patrzę z tymi materialnymi szkodami, ale to było serce włożone w... w tą budowę. To był najgorszy wieczór właśnie chyba w moim życiu. No i najgorsze było to właśnie, że ta noc, w ogóle nie mogłem zmrużyć oka, wróciliśmy do tego domu, tata wrócił gdzieś, wróciliśmy koło drugiej w nocy, tata koło czwartej i pierwszy i jedyny raz słyszałem płacz mojego ojca. To było straszne, ale dobrze, że mam fajną, dużą rodzinę, która jak jeden wzięła się, te zgliszcza wszystkie zaczęliśmy czyścić i odbudowaliśmy to chyba w 2 miesiące. I teraz się z tego śmiejemy. Teraz żartujemy sobie nawet, że za trzecim razem to już zrobimy tak o. No ale to pokazało, jak na przykład silna jest rodzina i że zawsze mogę polegać na rodzinie.